Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmiku pokażę wam, co tutaj się dzieje. Przez tak dużą ilość ryb, jak widać, po prostu dużo azotu się nazbierało. Już staram się częściej trochę podmieniać odstaną wodę, żeby po prostu usuwać ten azot, ale no cóż, bez glonów się nie obejdzie, nie? Pojawiło się sporo glonów. I zaraz pokażę wam jakie. Tutaj widzimy zielenicę. Tam jeszcze jakieś inne dziwne, ciemne zielone glony, podobne do sinic trochę, ale chyba to nie są sinice, raczej nie. Okrzemki naturalnie. Tutaj. Tutaj lepiej widać okrzemki. Tutaj takie dziwne, szare, nitkowate glony. Spójrzcie tutaj, o. Ups. O, tutaj o te. No i tak się dzieje. Ja se chyba tutaj zostawię tylko z, no nie wiem, z 6 ryb. I to będzie już wystarczająca ilość. Na pewno zostawiam sobie tego samczyka. Moje dorosłe, 3 stare. I tego samca tutaj, tego jasnego takiego. Płynął tam dalej. Bateria mi pada. A tutaj jest. Trzeba przyznać, że ładny. Nie wiem, od czego to zależy, że one takie jasne wyszły. No i to tak się dzieje. W tym baniaku najprawdopodobniej będę restartował go. Pozbędę się tych większości ryb. Może dokupię roślin. Subskrybujcie, lajkujcie. Nie zapomnijcie zostawić również dzwoneczka. Trzymajcie się, cześć.